Witam Was z Iławy. Nazywam się Remigiusz i prowadzę firmę Auto27 i chciałbym przedstawić Wam kolejne sprowadzone świeżo z Niemiec Mondeo MK5. Moje prezentacje służą temu, abyś o tym samochodzie mógł wiedzieć jak najwięcej. Pokonując nawet setki kilometrów do mnie, jedziesz bez znaków zapytania. Wiesz wszystko, to ważne dla Ciebie, ale także i dla mnie. Dzisiaj nie czas na zbędne wycieczki. Ogólnie mamy bardzo trudny czas, jeżeli chodzi o wszystko wokoło. O ceny paliw, o ceny euro, o dostępność używanych samochodów. Tego można byłoby wymieniać naprawdę bardzo dużo. Tych wszystkich problemów i kłopotów. Ale nie chcę Was nimi zadręczać. Chcę Wam dzisiaj pokazać auto, którego jeszcze nikomu nie proponowałem. Piękny egzemplarz Forda Mondeo. I chcę Wam w tej prezentacji, w kolejnych jej etapach pokazać, jak powinno wyglądać uczciwe auto z Niemiec. Co powinno zawierać. A w tej prezentacji będzie to właśnie zbudowane z etapów. Zobaczymy nadwozie, zobaczymy wnętrze, silnik, pojedziemy na stację diagnostyczną, odbędziemy jazdę próbną, pokażę Wam dokumenty, zbadam ten samochód czujnikiem lakieru i omówię Wam wyposażenie. Wydaje mi się, że jest to nowa jakość, prawdziwa prezentacja. Ona trwa nawet i ponad godzinę czasu. Ale czy nie wygodniej Wam tą godzinę spędzić w domu, wygodnie w fotelu i zastanowić się, czy taki konkretny samochód Wam pasuje, czy wolicie na próżno, na marne nieraz właśnie pojechać i zderzyć się z rzeczywistością, która jest zupełnie inna niż opisywana w ogłoszeniu. Myślę, że to jest uczciwe, co robię i myślę, że dzięki temu też samochody, które ja sprowadzam, sprzedają się dość szybko. Moja selekcja jest bardzo, bardzo dobra. Ja po prostu nie kupuję samochodów zniszczonych, samochodów niepewnych, samochodów, które mogą przysparzać kłopoty. Chcę kupować samochody piękne, sprawdzone i takie, dzięki którym później od Was dostaję pozytywne opinie. Nie przedłużam i zapraszam do prezentacji na kolejne jej etapy. Na etapie naszego spotkania przyjrzyjmy się nadwoziu oferowanego Forda Mondeo. Ford Mondeo pod wieloma względami deklasuje swoich rywali. Jest to auto, które wyniosło tą markę na piedestał, bo jest to samochód funkcjonalny, bezpieczny, nowoczesny, innowacyjny, bardzo dobrze oceniany przez użytkowników. Za komfort, za wygodę, za to także jak wygląda, jak się prezentuje. Stonowana, ale nie starzejąca się stylizacja. To jest auto, które i dzisiaj budzi wiele pożądania wśród kierowców i dlatego może tak szybko znajduje nowego właściciela. A kiedy mówimy, drodzy Państwo, jeszcze o wersji Titanium, to wszystko jeszcze jest spotęgowane. To jest właśnie wersja Titanium. Charakteryzuje się chromowanymi relingami, przyciemianymi solarnymi szybami, także chromami wokół tych szyb, ale mamy także malowaną pod kolor nadwozia listwę dolną oraz w tym wypadku 18-calowe alufelgi. Ten samochód także wyposażony jest w panoramiczny, otwierany i uchylany dach, dzięki któremu rozświetlimy, ale także przewietrzymy wnętrze tego auta. Kolor szary magnetic. Niektórzy uważają, że jest to najpiękniejszy lakier w palecie Forda. Mieni się w zależności od padania promieni słonecznych i zdecydowanie należy do tych niebrudzących się, podkreślając jeszcze przy tym estymę tego samochodu. Przyjrzyjmy się teraz z bliska wszystkim elementom tego auta. Zaczniemy oczywiście od części przedniej. Najpierw może światła. Tutaj mamy światła dzienne, LED-owe,
które wbudowane są w zderzak. Mamy także halogeny, statyczne doświetlanie zakrętów i automatyczne światła soczewkowe, mijania, które właśnie zmieniają się na długie bez naszej ingerencji. Przód tego samochodu nie zawiera zbyt wielu odprysków. Oczywiście warunki eksploatacyjne niemieckie wymuszają troszeczkę więcej tych odprysków, ale tutaj naprawdę właściciel potrafił utrzymywać odległość od poprzedzającego pojazdu i tutaj zanadto nic takiego nie znajdziemy. Na pewno nic szpecącego. Maska samochodu także jest w porządku, nie jest nigdzie pofalowana, powgniatana i to także tutaj wszystko możemy sobie zobaczyć. Szyba przednia czołowa tego samochodu nie jest także nigdzie poodpryskiwana. Tutaj widzimy także skrupowane czujniki. Samochód wyposażony jest oczywiście w kamerę znaków drogowych, w czujnik deszczu, czujnik zmierzchu, ale także system zapobiegający kolizjom. Zobaczmy błotnik. Samochód, tak jak mówiłem, pochodzi od jednego właściciela i ważne jest to, że ten właściciel potrafił go odpowiednio pielęgnować, odpowiednio prowadzić, w sensie właśnie utrzymania. Nie ma tutaj żadnych wgniotek, żadnych rys parkingowych, ani innych elementów szpecących. Drodzy Państwo, ja mówiłem, że nie oferowałem tego samochodu nikomu wcześniej. Mam wiele zapytań o Fordy Mondeo, ale nie mogłem po prostu takiego egzemplarza nie pokazać w szczegółach, nie zrobić prezentacji właśnie takiej pełnej tego typu samochodu, bo na przykładzie tego auta można zdecydowanie pokazywać, jak powinien wyglądać używany samochód, jak powinien on prezentować się i wręcz zachwycać. I myślę, że kupujący, który przyjedzie na miejsce zobaczyć z bliska to auto, na pewno nie będzie miał żadnych rozczarowań. Przechodzę po kolei przez te wszystkie elementy, żebyście mogli sobie to wszystko razem ze mną zobaczyć. Zobaczcie, zderzak tylny także nie jest nigdzie odrapany. Ta listwa Piano Black także bardzo ładna. Dół zderzaka też nigdzie nie ma żadnych zniszczeń. Oczywiście tylne światła są także w technologii LED. Tutaj także kamera cofania. Zobaczymy dalej elementy. Kiedy znalazłbym coś szpecącego, to na pewno Wam o tym powiem, ale ja już ten samochód przejrzałem dokładnie i naprawdę tutaj niczego nie znajdziemy. Samochód zupełnie bezkolizyjny, bezwypadkowy, zderzaki w każdym miejscu tutaj dolegają idealnie, nic nie odstaje. To jest właśnie też podstawowa zaleta samochodów bezkolizyjnych, że one po prostu są perfekcyjne pod względem tych wszystkich szczelin i tych rzeczy, na które zwracacie także często uwagę. Zobaczmy dach. Także tutaj nigdzie nie ma żadnych uszczerbków, uchybień, gniotek czy śladów po jakimkolwiek gradobiciu. Samochód wolny od wad wizualnych. Piękny zewnętrznie, przykuwający uwagę. Także oczywiście dzięki wersji, dzięki tego, w jakim jest kolorze. Wszystko tutaj po prostu do siebie pasuje i mam nadzieję, że będziecie zachwyceni, kiedy przyjedziecie na miejsce i będziecie mogli jeszcze razem ze mną z bliska tak piękny, uważam, samochód dokładnie obejrzeć. Mondeo to samochód, który buduje poczucie bezpieczeństwa i wartości wręcz kierowcy, także pod względem wymiarów. Jest to samochód, który waży 1700 kg, jego długość to 4867 mm, szerokość 1852 mm, a wysokość to 1501 mm. I takie wymiary, drodzy Państwo, zagwarantują nam pełną przestronność i funkcjonalność wnętrza, ale także Mondeo jest samochodem niezwykle bezpiecznym. Wyposażony we wszystkie systemy asysty kierowcy, ale także oczywiście auto, które zdobyło 5 gwiazdek w testach zderzeniowych Euro NCAP. Mondeo w wersji kombi, czyli musimy w bagażniku odnaleźć przestrzeń i funkcjonalność. Więc sprawdzimy to teraz wspólnie. Otwieramy go za pomocą uchwytu nad klamką, nad tablicą, przepraszam. Tutaj także kamera cofania.
Bagażnik Forda Mondeo, kiedy fotele są złożone, ma 488 litrów, ale kiedy rozłożymy tą dzieloną tylną kanapę, będziemy mieli 1585 litrów. Ważne jest także to, że ten bagażnik jest dosyć szeroki, 1,20 m od nadkola do nadkola, więc naprawdę przestronność jest tutaj na wysokim poziomie. Mamy automatycznie zwijaną roletę. Oczywiście jest oświetlenie, także gniazdo zasilania. Przy okazji jeszcze zwróćcie uwagę, jak tu wszystko pokazuje, na dbałość właściciela o ten samochód pod względem także części bagażowej. Nic tutaj nie jest zniszczone, porysowane, wszystko jest fabrycznie. Samochód jest absolutnie oczywiście bezkolizyjny, więc te wszystkie elementy Wam tu z bliska pokazuję, na które często zwracacie uwagę, kiedy przyjeżdżacie do mnie oglądać samochód, czy nic tutaj po prostu nie było naruszone. To jest naprawdę samochód w pełni fabryczny, więc z przyjemnością to wszystko Wam pokazuję. Zobaczcie także te aluminium osłaniające, tutaj nie jest nigdzie porysowany, zderzak również nie jest zniszczony, uszczelka, no i wszystko po prostu jest w porządku. Świadczy o dobrej dbałości właściciela i o tym, że nic tutaj nie było przewożone, co właśnie mogłoby tu cokolwiek zniszczyć. Ten welur także, tu oczywiście nie było nic prane, drodzy Państwo, ale zobaczcie, no nie ma tutaj żadnych zniszczeń, żadnych śladów. To jest niezwykle ważne. Tutaj pod pokrywą znajdziemy oczywiście koło zapasowe, a pod nim także zestaw narzędziowy. Mamy tą oczywiście dodatkową tutaj roletkę, no i także ten plastik osłaniający bagażnik też nigdzie nie jest zniszczony. Funkcjonalność jest naprawdę bardzo fajna Forda Mondeo, niski próg załadunku, bagażnik 488 litrów, no nie jest to mistrz przestrzeni pod tym względem, ale tutaj właśnie musimy podzielić to przez też sylwetkę tego samochodu, po prostu także no ta wielkość może nie jest nadzwyczajna, 488 litrów, ale drodzy Państwo, na pewno dzięki funkcjonalności tutaj spokojnie zapakujecie się na urlopowy wyjazd, a także duże zakupy nie będą dla Mondeo żadnym problemem. Nawet jest tam luka do przewożenia długich przedmiotów, no i takie rzeczy, jakieś półeczki czy uchwyciki, wszystko w porządku, także bez uwag, jeżeli chodzi o bagażnik. Zanim zajrzymy do wnętrza Mondeo, powiem Wam, że jeszcze ten kolor właśnie szary magnetic, on jest przez Was ulubiony też dzięki temu, że kiedy przyjeżdżacie po prostu na miejsce, mówicie, że samochód w tym kolorze wygląda zdecydowanie lepiej na żywo niż na zdjęciach, niż na filmie. On mieni się w zależności od padania słońca. Naprawdę jest bardzo ładny. Perłowo metalizowana baza i zaskakuje właśnie na miejscu. Zobaczmy wnętrze, tapicerka Prada Ebony, wersja Titanium, czyli mamy także dodatkowe roletki w szybach, które możemy sobie tutaj założyć lub opuścić. Zobaczcie także element Piano Black, takie dodatkowe wstawki, no ale przyjrzyjmy się utrzymaniu tego auta, jak tu wszystko wygląda. To jest dla Was zawsze najważniejsze i z miłą chęcią wszystko Wam tutaj z bliska pokażę. Zobaczcie, próg jest bardzo ładny, nigdzie nie jest poopukiwany, nie ma także obić od pasów. Ten element tutaj plastikowy też nie jest nigdzie porysowany. Dywaniki gumowe, pod spodem oryginalne welury. Czystość i dbałość właściciela tutaj naprawdę jest widoczna na każdym kroku. Tapicerka nie jest nigdzie poplamiona. Mamy wygodny podłokietnik z cupholderami na kubeczki. Zobaczmy tutaj z bliska Prada Ebony, czyli tutaj mamy taki pikowany element, obszyte to jest wszystko białą nicią. Trzy regulowane zagłówki, nie ma tu śladów żadnego zużycia na tej tylnej kanapie i to z bliziutka wszystko sobie zobaczycie razem ze mną. Bardzo wygodna jest ta kanapa. Ogólnie tapicerka Prada Ebony charakteryzuje się dopasowaniem wręcz do ciała, tak jak dobry materac. Wsiadając do tego samochodu, czujemy po prostu od razu komfort i wygodę. Są także kieszenie w tylnych fotelach. Tutaj w tej wersji jeszcze mamy ogrzewane z tyłu fotele po prawej i po lewej stronie w dwóch siłach mocy. Jest także gniazdo zasilania, a także gniazdo 220 do podłączenia na przykład laptopa. Panoramiczny dach, czyli także pasażerowie z tyłu mogą sobie korzystać z widoku w czasie jazdy. Nic tutaj, nikt tutaj nie jest poszkodowany po prostu. Idźmy jeszcze z drugiej strony, zobaczmy jak tam kształtuje się wnętrze. Roletka,
i zobaczmy tutaj z bliska te elementy wszystkie. Po tej stronie sytuacja jest analogiczna, też żadnych uwag. Nie czuć tutaj wilgoci, nie było prane, więc nie może być czuć, ale nie ma też tutaj plaku, którego też tak samo jak ja nienawidzicie. Jest naprawdę czyste, zadbane wnętrze używanego samochodu bez żadnych kombinacji. Zobaczmy przestrzeń i jak tu wygląda sytuacja z przodu. Tapicerka drzwiowa. Tutaj jest także dodatkowo obszyty ten element skórą. Próg. Uszczelki oczywiście nigdzie nie są tutaj przedarte. Tutaj mamy taki jeszcze chromowany dodatkowy element Mondeo. Zobaczcie, tu jest jeszcze folia nieodczepiona od nowości. Fotele z pełną regulacją, jeżeli chodzi o lędźwia, jeżeli chodzi o wysokość, ale my przyjrzyjmy się najpierw właśnie, jak wygląda ten fotel. Zobaczcie, on jest bardzo sprężysty. Nic tutaj nie jest dosłownie w żadnym elemencie wygniecione. Jest jak nowy ten fotel i zdecydowanie będzie wygodnie się w takim fotelu jechało, bo tak jak mówiłem, fotele Prada Ebony wielokrotnie na swoich filmach, to jest tapicerka, która dopasowuje się, ta gąbka dopasowuje się do ciała. Jest niezwykle wygodna podróż, nawet setki kilometrów można jechać i nic tutaj nie boli, plecy czy podudzia, wszystko jest na najwyższym poziomie, jeżeli chodzi o komfort. Zobaczcie podłokietnik ze swoją jeszcze strukturą. Tutaj ten element plastikowy także nigdzie nie jest porysowany. Lewarek skrzyni biegów, manszeta, przyciski. Zobaczmy fotel kierowcy tutaj z tej strony. Widzicie tutaj też praktycznie minimalne dosłownie ślady, że ktoś tutaj siedział, ale także ten fotel nie jest wysiedziany, jest bardzo sprężysty. Jeżeli chodzi o kierownicę w Fordach Mondeo, już wielokrotnie powtarzałem, że nie są one najwyższej jakości, ale zobaczcie tutaj w tym egzemplarzu żadnego przetarcia nigdzie nie znajdziemy na tej kierownicy. Ona jest także podgrzewana, więc jeszcze tym bardziej szybciej się te podgrzewane kierownice potrafią łuszczyć, ale zobaczcie tu w tym egzemplarzu nic takiego nie znajdziemy. Deska rozdzielcza także bez żadnej najmniejszej ryski, także i schowek. Idziemy od strony kierowcy. I tutaj także będziemy mogli sobie zaobserwować, że nic tutaj nie wymaga komentarza. Zobaczcie, próg także nie poobijany. Naklejki serwisowe, wszystko jest. Po stronie kierowcy uszczelka także w porządku. No i tutaj ten element progowy, widzicie, też zawiera ten napis Mondeo i też tutaj ta folia jeszcze nie była zdarta. Dywaniki gumowe. Zobaczcie, fotel od tej strony. Nie jest tutaj wygniecione nic. Samochód ma nieco ponad 180 tysięcy kilometrów, ale jest to przebieg autostradowy i to właśnie widać po wnętrzu tego auta, jak ono jest zadbane, że nic tu nie jest wytarte, zniszczone. Po prostu taki przebieg niemiecki autostradowy możemy spokojnie sobie podzielić przez 4. Przyjemność podróży w czystym, zadbanym wnętrzu jest naprawdę niesamowita i to będziecie mogli właśnie docenić, kiedy wejdziecie do wnętrza tego samochodu. Tu nie mam nic do ukrycia w tym aucie. Jest naprawdę pod każdym względem dobrze utrzymany i zachęcam, żebyście właśnie mogli uczestniczyć w zakupie tego typu aut.
Znajdujemy się oczywiście pod pokrywą silnika i wielokrotnie omawiany przeze mnie motor tutaj oczywiście występuje. 2 litry TDCI, czyli pojemność 1997 cm3, silnik z grupy PSA o mocy 150 koni mechanicznych, 350 Nm. Dostępne te Nm są od 1750 obrotów. Tutaj także skrzynia automatyczna PowerShift nowszej generacji 6.2. Samochód, który zdecydowanie napędza radość podróży właśnie dynamiką i ekonomią. Bezawaryjność, silnik owiany dobrą sławą, pancerny, nie generujący praktycznie żadnych awarii. Jeżeli się regularnie zmienia olej, dba o ten silnik, no to będziecie mogli zrobić setki tysięcy kilometrów w tym motorze bez żadnych problemów. Nie ma złych opinii ten silnik z grupy PSA i to jest podstawowa zaleta. Jeden z najlepszych nowożytnych diesli. Jeżeli chodzi o dynamikę, to niespełna 10 sekund do 100 km na godzinę. Ponad 215 km możemy maksymalną prędkością pojechać Fordem Mondeo. Więc zakładając i wiedząc o tym, że jest to duży samochód, to naprawdę są bardzo fajne parametry. Do zbiornika paliwa wlejemy 63 litry ropy. A spalanie średnie tego samochodu, jak teraz pokazuje komputer pokładowy, to jest 6,3 na 100, ale tak naprawdę na trasie można zejść naprawdę do około 5 litrów, więc biorąc pod uwagę ceny paliw dzisiaj, jest to złoty środek, drodzy Państwo, bo zagwarantuje nam właśnie dynamikę, zagwarantuje nam bezawaryjność, także ekonomię. To są takie naprawdę rzeczy, których dzisiaj szukamy i które są ogromną zaletą. I tu te wszystkie zalety znajdziemy. Interwał wymiany rozrządu 240 tysięcy kilometrów, ale tutaj już jest odnotowana taka wymiana rozrządu wcześniej. Tak naprawdę samochód jest perfekcyjnie serwisowany. Ja Wam potem przy końcu filmu pokażę całą dokumentację serwisową tego samochodu. Jest naprawdę prowadzony idealnie przez właściciela. No dzięki temu też ten silnik pracuje perfekcyjnie, zachowuje się na drodze. Tutaj wszystkie wymiany, elementy są oczywiście odnotowane. Historia po prostu na bieżąco. Teraz zobaczcie jeszcze z bliska tutaj te wszystkie rzeczy. Nic tutaj nie było odkręcane, kombinowane. To jest samochód bezkolizyjny i pełen właśnie dzięki temu zalet pod względem, że tu wszystko jest tak, jak zmontowała fabryka. Czysty, bez wycieków, bez zapoceń motor. To są podstawowe zalety. Pracuje bardzo dobrze, ale nie chcę o tym mówić, tylko chcę, żebyśmy to po prostu wspólnie sobie sprawdzili. Aha, jeszcze jedno, akumulator też w bardzo dobrej formie. Oczywiście akumulator w technologii AGM, czyli przystosowany do systemu start-stop, który możemy też sobie oczywiście wyłączyć. Wejdźmy do wnętrza Mondeo. Samochód wyposażony jest w system Keyless Go, czyli gdzieś sobie tutaj kluczyki leżą, oczywiście otwiera i zamyka się za pomocą dotknięcia, także uruchamiamy samochód przyciskiem. Tutaj widzimy ten przycisk, naciskamy hamulec, naciskamy przycisk. Samochód jest uruchomiony, widzicie także, że nie wyświetlają się nam żadne kontrolki, nie ma żadnych błędów, żadnych tutaj usterek elektroniki, informacja o otwartej masce, oczywiście o zapięciu pasów, klikamy sobie tutaj OK, zamykamy te informacje, tak jak mówiłem, 6,3 litra na 100 km w tej chwili pokazuje nam komputer pokładowy. Skrzynia biegów automatyczna PowerShift, ona charakteryzuje się precyzją. Jeżeli połączymy właśnie tą skrzynię ze 150-konnym silnikiem, to drodzy Państwo, no bezawaryjnie, długowieczność jest tutaj gwarantowana, bo te skrzynie są zeskalowane na o wiele większą moc, więc naprawdę nie będziecie mieli nigdy z nią problemu i nie wierzcie tym, którzy opowiadają bzdury o tych skrzyniach. Te skrzynie ewoluowały, tutaj mamy tej nowszej generacji, nie ma absolutnie żadnego problemu. Też w tej skrzyni dodatkowo jeszcze był olej regularnie zmieniany, co jest też niezwykle ważne oczywiście w każdej skrzyni automatycznej. Więc tutaj ta historia jest znana i perfekcyjnie prowadzona, o czym Wam potem pokażę, co Wam potem pokażę. No a teraz idźmy i posłuchajmy pracy motoru.
Szanowni Państwo, mogliście zobaczyć, bo odkryłem tą pokrywę, że silnik nie był myty, ma naturalny brud. Posłuchaliście też, że pracuje równo, cicho, tak jak właśnie powinno pracować TDCi. Ogromną wartością właśnie tutaj jest ten pełen serwis, dbałość, ten autostradowy przebieg, ale to wszystko jeszcze zobaczycie razem ze mną w czasie jazdy, bo ten samochód zaskakuje naprawdę dynamiką. Dobrze, więc ruszymy Mondeo, przerzucamy w tryb drive, cały czas trzymamy na hamulcu. Zobaczcie, hamulec, tutaj mam nogę, hamulec puszczam i samochód nam zaczyna ślimaczo ruszać. To znaczy właśnie, że skrzynia biegów działa bardzo dobrze, tak powinno być w każdej automatycznej skrzyni biegów. Ford Mondeo to samochód duży, średnica zawracania natomiast to 11,6 metra, więc tak naprawdę będziecie mogli swobodnie tym samochodem manewrować. O Fordzie Mondeo opowiadałem już wiele razy i powiem jeszcze raz, to jest platforma, na której zbudowany jest S-Max czy Ford Edge, pancerne wręcz podwozie, wytrzymujące ogromne przebiegi bez ingerencji. Kiedy mamy samochód z rynku niemieckiego, spokojnie 300 tysięcy i ponad na oryginalnym zawieszeniu możemy zrobić. Samochód współpracujący z kierowcą, dobrze bardzo się prowadzi. Fordy Mondeo oczywiście słynne są, tak jak i inne nowoczesne Fordy, z bardzo dobrego prowadzenia. Tu nie może być inaczej, ale Ford także bardzo precyzyjnie pochłania nierówności, nic tu nie dobija. Czujemy pełen komfort, w samochodzie nic nie trzeszczy. Oczywiście wszystko jest tutaj z dobrych materiałów zbudowane, więc to jest samochód, który otula, zabezpiecza swojego kierowcę i pasażerów przed wszelkimi niepotrzebnymi dźwiękami. Cichy samochód, bardzo bezpieczny, dający pełne wyczucie drogi. Responsywny, słuchający się kierowcy. Kiedy mamy do czynienia z egzemplarzem serwisowanym, samochodem bardzo zadbanym, takim właśnie jak jest to Mondeo, to kiedy wsiadamy do niego, od razu daje się wyczuć tą sztywność, tą pewność, jaką daje nam ten samochód. Tutaj zdecydowanie to wszystko odnajdziemy. Możemy sobie tutaj śmiało te dziury pokonywać, wręcz na łukach dróg samochodu nie wyrzuca w pełni się daje prowadzić, bardzo dobre opony, dobre hamulce, no i czego tutaj możemy oczekiwać więcej? ABS-y, systemy wspomagania, hamowania, wszystko perfekcyjnie tutaj pracuje. To jest właśnie zaleta dobrze utrzymanego samochodu używanego, że tu nie musimy się, drodzy Państwo, niczego obawiać. Zobaczcie, system start-stop zadziałał, auto nam zgasło, to też dobry znak, że te wszystkie parametry silnika, wtryskiwaczy są perfekcyjne, akumulator jest bardzo dobry, bo inaczej ten system po prostu by nie zadziałał. Kiedy puszczę hamulec, auto nam się uruchamia i możemy dalej kontynuować jazdę. Oczywiście potem Wam omówię jeszcze ten system start-stop, bo jego można wyłączyć, gdy ktoś nie lubi. Jedźmy teraz na stację diagnostyczną, zobaczmy, jak się prezentują amortyzatory i podwozie. Znajdujemy się oczywiście na stacji diagnostycznej, widzieliśmy badanie amortyzatorów, bardzo dobre, równe amortyzatory, no ale to odzwierciedla oczywiście ten samochód w czasie pokonywania nierówności, więc nie mogło być inaczej. Ale zobaczmy z bliska podwozie. Diagnosta nie miał żadnych uwag, podwozie nigdzie nie jest skorodowane, wydech także suchy, to także świadczy o dobrostanie jednostki napędowej. Jeżeli chodzi o zawieszenie tylne, oczywiście mamy tutaj zawieszenie wielowahaczowe, ale tak jak mówiłem, jest ono bardzo trwałe i tutaj także żadnych luzów nie ma. Podwozie z oryginalnymi fabrycznymi osłonami, niczego tutaj nie brakuje. Tak jak mówiłem, samochód jest bezkolizyjny, nie ma żadnych, zobaczcie, nalotów korozji. Oczywiście to wszystko będziemy mogli sobie jeszcze zweryfikować wspólnie, kiedy przyjedziemy na stację diagnostyczną. Podwozie naprawdę tutaj mówi nam o dobrym stanie tego samochodu. Silnik też nie ma żadnych wycieków ani zapoceń, patrząc od spodu. Przednie zawieszenie
także bez uwag. Nie ma, widzicie tutaj, nalotów korozji. Wszystko jest suche i takie, jak powinno być. Więc, drodzy Państwo, będziemy mogli sobie wspólnie to wszystko jeszcze zweryfikować. Kiedy przyjedziecie do mnie, to będzie możliwość oczywiście wjechania na stację diagnostyczną i przyjrzeniu się temu podwoziu i potwierdzeniu tych wszystkich informacji pozytywnych, które tutaj Wam mówię. Po prostu to podwozie koresponduje z wnętrzem, ze stanem zewnętrznym i z tym, że to auto po prostu było uczciwie zadbane i dobrze serwisowane. Prześledźmy teraz wspólnie proces automatycznego parkowania. Mamy tutaj stojące samochody, włączamy sobie tryb automatycznego parkowania, zrobimy sobie parkowanie prostopadłe, wybierzemy sobie stronę, w którą będziemy chcieli zaparkować, no i jedziemy do przodu, aby właśnie nam auto wyszukało miejsce do parkowania. Także sobie jedziemy do przodu, cały czas nam tutaj system pracuje, wyszukuje miejsca, miejsce zostało znalezione, no i teraz musimy postępować według wskazówek komputera. Jedziemy do przodu, stop, mamy teraz włączyć bieg wsteczny, oczywiście wszystko będziemy mogli sobie obserwować także w kamerze cofania, no i widzicie, że już ja tutaj nie ingeruję, auto nam zaczyna samoistnie parkować. Widzimy wszystko także w kamerze cofania, najpierw jeszcze do tyłu, tutaj takie wybrałem dosyć trudne miejsce, małe, żebyśmy mogli też koło Forda będziemy parkować, ale czwartej generacji. No i teraz do przodu, samochód sobie kontruje, stop, no i teraz mamy wrzucić bieg wsteczny, wrzucamy bieg wsteczny, no i auto nam już w to miejsce parkingowe, które znalazło, wjeżdża. Włącz bieg do przodu, musimy zaparkować perfekcyjnie, równo między samochodami. Na tym właśnie polega perfekcyjne parkowanie tego systemu, żeby każdy z pasażerów z auta mógł po prostu sobie tutaj wysiąść bez żadnego problemu. I ja wyjdę za chwilę, Wam pokażę, jak samochód równiutko między samochodami po prostu zaparkował. Zakończono parkowanie, no i teraz wychodzimy i zobaczymy wspólnie, jak równo auto zaparkowało. Zobaczcie, między tymi autami jesteśmy zaparkowani i zarówno z tej strony, jak i z tej strony jest równa ilość przestrzeni dla wygody właśnie, żeby każdy pasażer mógł sobie wysiąść. Więc ten system na pewno wspomoże Was, kiedy będziecie zmęczeni wracać po pracy, to na pewno czy równolegle, czy prostopadle, czy także korzystając z asystenta wyjazdu, będziecie mogli tym bardziej uczestniczyć właśnie w takich innowacyjnych systemach, jakie nam gwarantują nowoczesne samochody. Główne zalety tak w zasadzie Forda Mondeo odnajdziemy, kiedy już będziemy tym samochodem podróżowali. On naprawdę daje sobie radę w mieście. Mimo tego, że jest duży, ale manewrowanie, tak jak widzieliście, automatyczne parkowanie, 11,6 metra średnica zawracania, te podwozie, które także pochłania miejskie dziury, no sprawia, że jazda po mieście jest także przyjemna. Ale prawdziwe, dobre oblicze ten samochód pokazuje na trasie, gdzie możemy wyłuskać z niego to jego przeznaczenie. Przeznaczenie Mondeo to jest dowieść kierowcę i pasażerów w jak najwyższym komforcie, jak najmożliwiej, najlepiej do celu. I to ten egzamin Mondeo spełnia perfekcyjnie. Zobaczycie sami, kiedy wsiądziecie, pokonacie pierwsze kilometry Fordem Mondeo, to zauważycie, jak dobrze jest ten samochód zbudowany, jaką on daje nam pewność, poczucie radości z każdego kilometra. Samochód cichy, bardzo przestronny, idealnie wpasowujący się w rodzinny charakter. Dodatkowo tutaj te okno dachowe wpływa też na podwyższenie jeszcze tej przestronności. Mondeo w wersji Titanium, 18-calowy alufelgi, mamy także systemy aktywnej asysty, asystenta pasa ruchu, który automatycznie nas będzie wspomagał i skręcał na pasach ruchu. Także mamy kamerę znaków drogowych, oczywiście systemy multimedialne, CarPlay, płynny klimatronik. No jest tutaj naprawdę wszystko, czego będziemy oczekiwać po nowoczesnym samochodzie. Licznik LCD z mnogością informacji.
Zalet jest tutaj co niemiara i przyjemności tym samym z posiadania właśnie tych wszystkich gadżetów, tych wszystkich dodatków, do których się przyzwyczajamy i z których później tak chętnie korzystamy, jak na przykład podgrzewana przednia szyba. Bardzo wygodne fotele, Prada Ebony, no nie dostarczą Wam żadnego dyskomfortu. Każdy, czy większy, czy mniejszy, dopasuje się idealnie do Forda Mondeo. Cichość jazdy w tym samochodzie to jest lider klasy D pod tym względem. Nikt mu tutaj nie podskoczy. Silnik 2 litry TDCi o mocy 150 koni mechanicznych, 350 Nm. Nie zabraknie także i mocy, i dynamiki, i perfekcji przerzucania biegów dzięki tej myślącej proaktywnie za nas wręcz skrzyni biegów Power Shift. Ona przewiduje nasz krok. Dzięki temu w tym samochodzie poczujemy się zaopiekowani z każdej strony. Z każdej dosłownie strony. Jeżeli mówimy o tym egzemplarzu, to niczego mu po prostu nie brakuje. Nie brakuje mu uczciwości, rzetelności utrzymania przez poprzedniego właściciela. Nie brakuje mu pięknego wyglądu. Nie brakuje mu estymy. Jest to wersja titanium o pięknym kolorze Magnetic. Więc drodzy Państwo, zapraszam do siebie, jeżeli poszukujecie Forda Mondeo godnego uwagi, konkretnego egzemplarza, którego z przyjemnością, wręcz z dumą będę Wam pokazywał, że w tak trudnych czasach jeszcze potrafię mieć tak piękne, bezwypadkowe, serwisowane, bezkolizyjne, zadbany samochód. To świadczy też o jakości sprzedawcy jego oferta. I myślę, że ten samochód będzie doskonałym wyznacznikiem właśnie mojej jakości. Niemiecki autostradowy przebieg, ponad 180 tysięcy. Nie wyczujecie tego, drodzy Państwo. To będą dla Was tylko cyferki na wyświetlaczu, które będą się zmieniały. Nic ponadto. To jest auto, które jest po prostu jak nowe. Przyjrzyjmy się teraz troszeczkę właśnie dynamice tego samochodu. Ja jestem w trybie drive. Został jeszcze tryb sportowy, który oczywiście jeszcze bardziej na ten samochód uszczególi, jeżeli chodzi o dynamikę. Ale jedźmy sobie teraz właśnie, mamy te 80 km na godzinę. Jesteśmy w trybie drive i wciśnijmy delikatnie gaz. Zobaczcie, ta skrzynia od razu nam przełącza. Bez żadnego zbędnego czekania, zbędnej zwłoki. My nie odczuwamy wręcz zmiany biegów. A samochód jest jak przyklejony do drogi. Jak to Ford. Pełne bezpieczeństwo w czasie jazdy. On nam daje poczucie radości z przyspieszania. Jest we wnętrzu cicho. Zobaczcie, to ten samochód wyprawia. On jest dosłownie perfekcyjnie skonstruowany. I ja tutaj, drodzy Państwo, nie za bardzo cukierkuję, tylko Wam mówię o prawdziwych odczuciach, rzetelnych odczuciach. Nie można tu nic wyszukać innego. To jest samochód, który nie ma jakichś tam wodotrysków może. Nie jest to oczywiście klasa premium, ale jest to samochód na podium z klasy D. Samochód, który ma wszystko w sobie. Funkcjonalność, nowoczesność, bardzo dobry silnik. Będziecie zaskoczeni, co potrafi 2 litry TDC i 150 koni. Tutaj więcej mocy. Bezpieczne wyprzedzanie i przyspieszanie z każdej prędkości. A ta skrzynia biegów już o to nam zadba. Mamy także automatyczne światła. Mamy pakiet zimowy, podgrzewaną kierownicę. No drodzy Państwo, wszystko, nawet z tyłu pasażerowie mogą sobie ogrzać to, co trzeba, to, co chronią i lubią. Zobaczmy, przerzućmy teraz w tryb sportowy. No i jak ta skrzynia teraz będzie działała? Ona już nam delikatnie podwyższyła obroty. Ona wyczuwa, że już chcemy jechać trochę bardziej dynamicznie, więc też układ kierowniczy nam się usztywnił. Jest progresywny, taki pełen wyczucia drogi. I teraz, kiedy wciśniemy sobie gaz, zobaczcie, natychmiastowe przyspieszenie, a silnika w środku praktycznie słychać. Nie czuć też zmiany biegu. To jest właśnie proaktywne działanie Power Shifta i przyspieszanie zawsze i wszędzie. To są zalety, które odnajdziemy właśnie w Fordzie Mondeo. Pomimo jego wielkości możemy się spodziewać, że on nie będzie tak dynamiczny, ale on właśnie ma tą siłę swoją w zaskakiwaniu kierowcy. I zawsze, kiedy klient do mnie przyjeżdża po Forda Mondeo i wcześniej nie miał kontaktu z tym samochodem, zawsze widzę, ale to zawsze, drodzy Państwo, ten błysk w oku, ten uśmiech, tą radość i te słowa, że to jest naprawdę samochód, po który ja jechałem, który ja będę lubił, bo ja już to czuję. Tą pewność posiadania samochodu, który sprawia codzienną radość. Takie Mondeo w Auto 27. Zapraszam na jeszcze kolejne etapy
badanie czujnikiem lakieru, dokumenty, wyposażenie. Będzie wszystko, co można powiedzieć o tym samochodzie, żeby przełamywać stereotypy także i o sprzedawcy. Że sprzedawca może być uczciwy, może pokazać wszystko od A do Z, bo nie musi się niczego bać. I tak właśnie chcę to wszystko czynić i pokazywać. Zapraszam. Oczywiście jazda brudna wybrudziła nam już alufelgi. Chcę opowiedzieć o gumieniu, o hamulcach. Mamy tutaj opony 235/45/18. Są to opony Continentala. Mają jeszcze około 70% bieżnika. Alufelgi oczywiście oryginalne, 18-calowe. Jeżeli chodzi o hamulce, to tarcze hamulcowe z przodu praktycznie w ogóle nie mają wyczuwalnego rantu, a klocki hamulcowe jeszcze około 90% swojej grubości. Jeżeli chodzi o tył, to sytuacja jest analogiczna, także opony Continentala, tutaj także około 70% swojego bieżnika mają te opony. No i jeżeli chodzi o hamulce z tyłu, to tutaj bardzo minimalnie wręcz wyczuwalny rancik i klocki hamulcowe jeszcze około mają spokojnie 60% swojej grubości. Także jeżeli chodzi o serwis ogumienia czy hamulców, to tutaj na tą chwilę nie ma takiego wymagania. Zapraszam teraz do badania powierzchni Forda czujnikiem lakieru. Samochód w pełni bezkolizyjny, no i chcę Wam to po prostu w 100% tutaj to udowodnić. Jedyną rzeczą, jaka nie jest fabryczna w tym samochodzie, to jest szyba czołowa, która była wymieniona w 2019 roku. Najpierw w 2018 roku właściciel zgłosił delikatny odprysk na tej szybie, no i dostał odszkodowanie oczywiście za ten odprysk, naprawił tą szybę, która była fabryczna, ale w 2019 roku niestety ta naprawa nie przyniosła odpowiedniego skutku, bo po zimie po prostu poszło dalej pęknięcie tej szyby, więc w 2019 roku została już wymieniona na zupełnie nową. Też w serwisie Forda oczywiście szyba jest fabryczna, Forda podgrzewana, więc no ale żeby wszystko było uczciwie, no to nie mogę też o tym Wam nie powiedzieć, bo tak mam oczywiście zawarte w dokumentacji. Dobrze, nie przedłużam i przechodzimy do badania czujnikiem lakieru, bo jednak to jest nadrzędną wartością, że ten samochód jest oczywiście bezkolizyjny. No niestety w samochodzie tej dokumentacji nie udało mi się rozłożyć, więc korzystam z podłogi wręcz, żeby to wszystko Wam pokazać. Najpierw powiem, co ważne. Samochód jest przygotowany do rejestracji. Kupujący otrzymuje fakturę, jest zwolniony z podatku PC3 2%. Jedyny koszt dla kupującego to 256 zł w Wydziale Komunikacji za tablice rejestracyjne. Reasumując, niczego już nie musisz załatwiać. Wszystkie podatki, formalności po mojej stronie. Perfekcyjny samochód to także perfekcyjna dokumentacja. Powiem Wam, że już dawno nie miałem tak udokumentowanego samochodu, jak jest ten Ford Mondeo. Precyzja właściciela pod każdym względem, precyzja w prowadzeniu historii tego samochodu i w serwisowaniu go absolutnie tylko w ASO. Razem z tym samochodem wszystkie faktury od nowości, każda faktura jest z każdego przeglądu. Tutaj mamy ostatnią fakturę z 2021 roku, z lipca.
i to było na 177 tysięcy kilometrów, co tutaj ktoś rozumie po niemiecku, to rozumie, wymieniane, ale ja za chwilę jeszcze dojdę do dalszych elementów. Mamy także karty gwarancyjne, mamy przeglądy TIF, komplet oczywiście oryginalnych kluczyków, dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, instrukcję obsługi, książkę serwisową. No i tak jak mówiłem, ja też wyciągnąłem z serwisu polskiego rejestr obsługi pojazdu, żeby móc dokumentować w języku polskim ostatni przegląd, czyli tutaj było, tutaj dokładnie widać, co było robione, czyli wymiana filtra przeciwpyłkowego, wymiana filtra oleju i filtra paliwa, wymiana płynu hamulcowego, filtra powietrza oraz, co ważne, wymiana płynu przekładniowego, czyli wymiana po prostu oleju w skrzyni biegów. Drodzy Państwo, jest także tutaj na fakturze na 175 tysięcy udokumentowana wymiana kompletnego rozrządu. Samochód jest w pełni przygotowany do eksploatacji. Ta wymiana była w lipcu 2021 roku, ale ja już mówiłem Wam we wcześniejszych filmach, że ja samochody rezerwowałem już w zeszłym roku. Odbieram je po prostu teraz, czy wcześniej troszeczkę, ale to jest też udokumentowane. Zobaczcie, data wymeldowania tego samochodu jest tutaj widoczna. 06 stycznia 2022 roku, czyli ten samochód już wtedy był przeznaczony do sprzedaży. I powiem Wam, na czym to wszystko polega. Ano na tym, że dzisiaj nie dostałbym takiego samochodu w ogóle. Ceny poszły o 30% jeszcze do góry. W Niemczech naprawdę nie ma teraz kompletnie ładnych, serwisowanych samochodów do sprzedaży. Jest tragedia pod tym względem. Więc ja przewiduję tą sytuację, po prostu rezerwowałem wszystkie piękne samochody już w zeszłym roku. Teraz je po kolei odbieram, po kolei będę Wam prezentował. To jest też dowód, ta data wymeldowania, na to, że ja to przewidziałem, co się będzie działo, i dzięki temu, no teraz mogę Wam prezentować tak piękne samochody, bo na dzień dzisiejszy już takiego auta zwyczajnie nie mógłbym kupić i zaproponować Wam go za takie pieniądze. I sami zobaczycie, co będzie za 2 miesiące, za 3 miesiące, że ceny jeszcze będą szły do góry. Zobaczcie, jaki jest kurs euro, zobaczcie, że nie ma tych półprzewodników, dalej nie ma jeszcze dodatkowych teraz elementów przez tą tragedię na Ukrainie, bo tam też znajdowały się fabryki. Więc drodzy Państwo, zakup używanego dzisiaj samochodu jest naprawdę trudny, ale ja będę Wam starał się pokazywać, że będą w mojej ofercie cały czas ładne samochody, takie, które będą wręcz podwyższały jakość mojej oferty, a w żadnym stopniu nie będą jej obniżały, i mam nadzieję, że z każdą kolejną prezentacją będę właśnie mógł Wam to wszystko udowodnić. Więc zapraszam do Auto27, do gościa, który naprawdę chce Wam zaoferować tak rzetelny i uczciwy samochód, jak jest ten Ford Mondeo. Przechodzimy teraz do omówienia funkcji wyposażenia oferowanego Mondeo. Tak jak mówiłem wcześniej, mamy z tyłu podgrzewaną kanapę w dwóch siłach mocy. Tu widzicie, mamy także gniazdo 220 do laptopa albo gniazdo zasilania normalne. Mamy także nadmuch dla pasażerów z tyłu. Tutaj mamy bardzo fajny, wygodny podłokietnik i on też się składa z dwóch półeczek. Tu taka płyciutka, wyłożona welurem, a pod spodem mamy już główny schowek, też wyłożony welurem. Tutaj widzicie od razu dwa gniazda USB. Cup holdery na kubeczki, oczywiście dwa oryginalne kluczyki, system keyless go, bezkluczykowy w tym aucie. Tutaj mamy przyciski, które mówią nam o automatycznym parkowaniu. Po wciśnięciu tutaj wchodzimy do systemu i sobie tu dotykowo wybieramy, czy chcemy wyjazd z miejsca, czy wjazd do równoległego miejsca parkowania, czy prostopadle, do wyboru. Tutaj wyłączenie systemu start-stop, czyli tego, który nam wygasza samochód na światłach albo w korku. Możemy to sobie tutaj wyłączyć, tak jak ja teraz. Mamy tutaj też wyłączenie czujników parkowania. Hamulec ręczny, elektryczny, ale gdy wrzucimy bieg i ruszymy, to on nam po prostu automatycznie też puści. Skrzynia biegów automatyczna, jeżeli sobie wrzucimy bieg wsteczny, no to widzicie od razu kamerę cofania z liniami, bardzo czytelna ta kamera, w nocy idealnie widać. Tryb drive, tryb sportowy, no i możemy także sobie zmieniać biegi łopatkami tutaj przy kierownicy. Dobrze, tutaj dalej znajdziemy także gniazdo zasilania, taką półeczkę na przykład na smartfona, i tu z tej strony też widzicie, jest dziura, także taka jakby na przestrzał półeczka. Widzicie panel klimatyzacji automatycznej i mamy tutaj ustawianie temperatury,
tylko wyłączę jeszcze ten system parkowania, żebyśmy widzieli na ekranie. Dobra, mamy tutaj temperaturę, jeżeli sobie zwiększamy czy zmniejszamy, to widzimy tutaj postępy również na wyświetlaczu, czy to kierowca, czy pasażer może sobie oddzielnie wyregulować temperaturę. Możemy także sterować tym nadmuchem ręcznie, siłą nadmuchu i kierunkiem nadmuchu także ręcznie, albo skorzystać z trybu w pełni automatycznego. Podgrzewane fotele dla kierowcy, dla pasażera w trzech siłach mocy, podgrzewana przednia szyba, automatycznie zamykany obieg wewnętrzny z czujnikiem jakości powietrza, nadmuch na szybę przednią, ogrzewanie szyby tylnej i lusterek. Tutaj oczywiście wejście na płytę CD, tutaj także podgłaszanie, ściszanie, zmiana ewentualnie piosenek. Panel, tutaj widzicie systemu multimedialnego, Sync trzeciej generacji, ale jeszcze zanim go omówię, tutaj Wam jeszcze pokażę schowek, on jest wyłożony welurem, tak z dwóch półeczek się składa. No i przejdźmy do tego systemu multimedialnego. Znajdujemy się w oknie centralnym, tutaj także możemy sobie wejść bezpośrednio do klimatyzacji i tu także widzicie, możemy sobie ustawiać temperaturę za pomocą dotykowego wyświetlacza, możemy także włączyć sobie ogrzewaną tutaj kierownicę i sterować wszystkim tak samo jak tutaj na tym panelu. Sync trzeciej generacji działa płynnie, bez żadnego problemu. Wejdźmy sobie jeszcze raz do ekranu centralnego, naciskamy sobie na domek, no i tutaj mamy jeszcze przyciski do sterowania bezpośredniego. Wejdźmy sobie do audio, znajdujemy się oczywiście w radiu, możemy sobie wybrać stacje, jakie są dostępne w danym regionie. Mamy także źródła do wyboru, czyli z czego chcemy słuchać naszej muzyki, czy to przez Bluetooth, czy przez ewentualnie płytę i tak dalej, i tak dalej. Wejdźmy sobie teraz jeszcze do telefonu, bo telefon jest w tej chwili podłączony za pomocą systemu Bluetooth. Możemy odczytywać SMS-y, odsłuchiwać kontakty, wchodzić do telefonu. Także możemy głosowo, widzicie, obsługiwać przez Siri, jeżeli macie iPhone'a. Nawigacja fabryczna wbudowana zawiera wszystkie mapy całej Europy, widok 3D, 2D do wyboru także. Ta nawigacja także ostrzega nas przed fotoradarami, możemy sobie to wszystko poustawiać. Jest zaktualizowana, ma najnowsze mapy. Dalej wchodząc, co tu jeszcze mamy? Aplikacje, jeżeli podłączymy tutaj ten system do internetu przez hotspota, to możemy także fabryczne sobie ściągać aplikacje. Tutaj mamy ustawienia różnego rodzaju, czy to Bluetootha, czy telefonu, czy samochodu, ale także widzicie oświetlenie nastrojowe. No i to jest bardzo fajna rzecz, możemy sobie zmienić natężenie, kolor, czyli w drzwiach, tutaj w podłodze są specjalne listwy LED-owe, które nam taką morą po zmroku pięknie to wnętrze naświetlają, rozświetlają, czyli widzicie, czytelność obsługi tego systemu jest naprawdę bardzo fajna. Także ma ten system App Connecta, ja później podłączę smartfona i Wam pokażę, jak działa właśnie ten system App Connect. Samochód uruchamiamy oczywiście za pomocą przycisku Start Stop tutaj, tak samo podchodząc do auta, dotykamy klamki, to się samochód otwiera, a wychodząc, naciskając takie specjalne tutaj wyprofilowanie na klamce, to się samochód zamyka. Wielofunkcyjna kierownica, mamy także obsługę głosową i ta obsługa głosowa jest także oczywiście po polsku, więc możemy nawigacją, klimatyzacją, wszystkim tutaj sterować także głosowo. Odbieranie, kończenie połączenia, ściszanie radia, podgłaszanie i tak dalej. Mamy tutaj także limiter prędkości, tempomat, regulator prędkości. To sobie ustawiamy tutaj za pomocą tych przycisków, a w kierownicy po prawej stronie widzicie przyciski i one nam sterują tutaj tym ekranem LCD centralnym. I tu sobie możemy wchodzić w nawigację, w telefon, także za pomocą tych przycisków tutaj bez problemu. No i tu wchodzimy sobie do komputera pokładowego za pomocą tych przycisków. Wchodzimy sobie do komputera, do asysty kierowcy i tu zobaczmy, jaką mamy funkcjonalność w tej asyście. Mamy kontrolę trakcji, mamy system aktywny City Stop, czyli przed kolizją nam auto hamuje, mamy ostrzeżenie o zmęczeniu kierowcy, mamy kontrolę pasa ruchu, możemy sobie wybrać tryb, albo ostrzeżenie samo, albo pomoc i ostrzeżenie plus pomoc, także możemy sobie intensywność tutaj ustawić działania tego systemu. Mamy kontrolę ciśnienia opon, no i także znaki drogowe. Widzicie tutaj, widzimy ostatnio odczytany znak na wyświetlaczu LCD. Mamy także, tutaj możemy sobie wejść w ustawienia, czy to My Key, przykładowo pojazdu, sygnały, automatyczne wyłączenie silnika, czyli możemy sobie nie korzystać z tego systemu, światła, tak jak mówiłem, światła są w automatyce, czyli automatyczne światła drogowe,
czyli po prostu mamy tutaj ten przełącznik w trybie automatycznym, no i wtedy w dzień mamy te LED-owe światła w zderzaku, potem po zmroku nam się włączają automatycznie światła mijania, a potem jeszcze automatycznie nam się zmieniają na długie. Bardzo fajne są te światła i dobrze tutaj naprawdę świecą. Można nawet zastosować sobie żarówki LED-owe do tych soczewek. Wygląda to wtedy wszystko zjawiskowo. Dostałem zdjęcia od klientów, którzy tak zrobili i mówią, że to wszystko do siebie generalnie bardzo dobrze pasuje. Więc obsługa też tego i czytelność tego licznika bardzo fajna. Tutaj w manetce mamy też bezpośredni dostęp do asystenta pasa ruchu. Możemy sobie wyłączyć bądź włączyć tego asystenta szybciutko. Nie musimy tutaj szukać po komputerze tego elementu. Oczywiście oświetlenie, czyli natężenie oświetlenia licznika i tutaj innych przycisków. Tu sobie steruję, możemy włączyć halogeny przednie, które także działają w trybie statycznego doświetlania zakrętów i światło przeciwdzielne tylne. Wszystkie cztery szyby są elektryczne. Mamy oczywiście także elektrycznie składane lusterka. One się składają także po zamknięciu samochodu automatycznie. Drodzy Państwo, co jest jeszcze ważne oczywiście w tym samochodzie, czyli panoramiczny otwierany dach. Tutaj mamy panel sterowania i zobaczcie, tutaj możemy za pomocą tego przycisku sobie otworzyć bądź zamknąć roletę. Jeżeli nie chcemy widzieć nieba, no to ta roleta nam po wciśnięciu przycisku tutaj do tej fazy dojdzie i drugi raz wciskamy, automatycznie nam się zamknie i zakryje nam całe to okno dachowe. Widzicie, teraz mamy tak jak w standardowym samochodzie. Ale otwórzmy sobie jeszcze tą roletę, bo chcę Wam pokazać zakres działania jeszcze tego panoramicznego dachu. Dobrze, no i teraz sobie tutaj wciskamy przycisk najpierw do uchylania, czyli możemy sobie też uchylić tylko ten szyber dach. Teraz jest uchylony, albo możemy go po prostu całkowicie sobie otworzyć, ale zamkniemy dokładnie. No i teraz tutaj za pomocą tego przycisku sobie widzicie, możemy otworzyć ten dach i przestrzeń otwarcia tego dachu jest na pewno dużo większa niż w standardowym szyber dachu, bo tak jak to się mówi, to jest po prostu dach panoramiczny, czyli dużo, dużo większy niż standardowy szyber dach. Działa to naprawdę wszystko bardzo płynnie, bardzo fajnie, więc sobie jeszcze tutaj otworzymy, trochę przewietrzymy, bo się zrobiło ciepło. Mamy fotochromatyczne lusterko wsteczne, oczywiście lusterka tutaj w słoneczkach także z podświetleniem, a oświetlenia są w Fordzie LED-owe, jeżeli chodzi o czytanie czy o podświetlenie tu w aucie. Po podłączeniu naszego smartfona możemy także korzystać z funkcjonalności Full Linka Apple CarPlay, w zależności czy Android Auto, jakiego mamy smartfona. Wchodzimy sobie tutaj i widzimy aplikacje, jakie mamy zainstalowane w naszym smartfonie na ekranie centralnym Sync trzeciej generacji. Możemy sobie korzystać z Map Google, z Janosika, ze wszystkiego, co mamy zainstalowane w naszym smartfonie, źródła muzyki, multimedia, jest wszystko. I także głosowo do ustawień, do obsługi ten system tu działa. Taka nowoczesność, którą dzisiaj właśnie spotykamy we wszystkich już nowoczesnych samochodach z rozbudowanymi multimediami. Wejdźmy sobie teraz właśnie do jakiegoś utworu i posłuchajmy, jak tutaj gra nagłośnienie. Through these fields of destruction, baptisms of fire, I've witnessed your suffering as the battle reached high, and so many.
naprawdę jest szybki i dotykowo tutaj działa wszystko płynnie. Drodzy Państwo, jeżeli chodzi o nagłośnienie, to na pewno w Mondeo nie zabraknie Wam jakości, dobrego dźwięku, dobrego nagłośnienia, bo tutaj każdy dźwięk, czy to sopran, czy bas, słychać w odpowiednim natężeniu i to także jest duża zaleta oczywiście, bo ukoi nas także i muzyką ten samochód. Reasumując, drodzy Państwo, zapraszam wszystkich, którzy poszukują. Sami widzieliście przez ten długi czas mojej prezentacji porządnego, bezwypadkowego, serwisowanego Mondeo w pięknej wersji titanium, 18-calowe alufelgi, piękny kolor magnetic. Po prostu wszystko, co ważne, znajdziecie w tym samochodzie. Płynność jazdy, precyzję prowadzenia, jakość utrzymania. Takich samochodów szukamy, takie samochody lubimy i po prostu... Zwróćcie też uwagę na to, że ja tą prezentacją chcę Wam też uświadomić, uzmysłowić, na czym polega konkretna prezentacja, profesjonalizm, że to nie wystarczy tylko zrobić 40 zdjęć, że nie wystarczy zrobić może tam, nie wiem, 5-minutowego filmiku, pokazać co się chce, co się chce ukryć tak naprawdę. Ja chcę Wam pokazać w szczegółach wszystko, żebyście przyjeżdżając na miejsce mogli tylko sobie potwierdzić, że dobrze zrobiliście, że tu jedziecie, że to jest dobry samochód, że to jest uczciwy sprzedawca i że warto mu zaufać i warto mu potem wystawić pozytywną opinię. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Dziękuję za wszystkie komentarze. Zapraszam do subskrybowania, bo u mnie na pewno będą się pojawiały nowe samochody, które mam już wcześniej zarezerwowane. I będzie jeszcze kilka naprawdę pięknych niespodzianek, więc uważam, że na razie jeszcze to wszystko się toczy, kręci. Zobaczymy, co będzie dalej. Ale mam nadzieję, że wszystko się ułoży. No ceny na pewno pójdą do góry, to jest 100% pewne. Ale mam nadzieję, że chociaż jakość mojej oferty będzie zawsze wyższa niż cena tego oferowanego samochodu. Bo to jest dla mnie najważniejsze, żeby jakość była wyższa niż cena. Zapraszam, drodzy Państwo, do Auto 27. Remigiusz.